dzisiejszym odcinku. Neutralność Szwajcarii blokuje sojuszników i dostawy sprzętu dla Ukrainy. Trzęsienie ziemi w Turcji. Polacy uratowali pierwszą osobę. Zachodnie sankcje zbierają żniwo. Rosja bez płynności finansowej. Człowiek Putina grozi Polsce. Rozbrojony kraj ma być następny po Ukrainie. Szwedzkie media sugerują, że o akcesję do NATO będzie teraz łatwiej. Naukowiec z Niderlandów przestrzegł przed kataklizmem. Putin przyspiesza naprawę schronów przeciwbombowych. Skazani bojownicy wykorzystali tragedię i ruszyli w drogę ku wolności. Zapraszam do oglądania. Neutralność Szwajcarii blokuje kolejne dostawy sprzętu dla Ukrainy. Dostawy czołgów i innej zachodniej broni zdaniem wojskowych analityków znacząco wpłyną na sytuację na froncie. Jednak jak podkreślają, czas gra na korzyść Rosji, a konfrontacja może się nasilić, zanim nowe uzbrojenie trafi na pole walki. Duży wpływ na kolejne dostawy może mieć Szwajcaria, jednak w rządzie brakuje jednomyślności w kwestii eksportu broni na Ukrainę. Przeciwnicy stoją przy stanowisku, że jest to sprzeczne z obowiązującym wieloletnim statusem neutralności. Jak podaje Reuters, jeśli Szwajcaria zgodzi się na eksport, na Ukrainę mogą trafić m.in. transportery opancerzone Pirania z Danii, pociski do zestawów przeciwlotniczych Gepard z Niemiec i zestawy przeciwlotnicze Toledo z Hiszpanii, zawierające w dużej mierze szwajcarskie komponenty. Bez jednomyślności w rządzie kwestia pozostaje nierozstrzygnięta. Mimo przeszkód Ukraina nadal pracuje nad pozyskaniem eskadry zagranicznych samolotów bojowych. Szef MSZ Dmytro Kuleba twierdzi, że bariery partnerów z Zachodu mają podłoże psychologiczne. Przypomniał, że kiedyś te same przeszkody uniemożliwiały przekazanie HIMARS-ów, MLR-sów, Patriotów i zachodnich czołgów, ale dyplomatycznie udało się je pokonać i odblokować dostawy tego typu broni. Rośnie liczba ofiar potężnych wstrząsów w Turcji i Syrii. Szanse na odnalezienie żywych maleją. Liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi przekroczyła 5100 osób. W samej Turcji wzrosła do 3600. Dziesiątki tysięcy zostało rannych. Ostateczny bilans ofiar będzie jednak znacznie wyższy. To wyścig z czasem. Z każdą mijającą minutą, każdą godziną szanse na znalezienie ocalałych maleją, powiedział w Genewie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Zniszczeniu uległy tysiące budynków. Ratownicy przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych. Akcję ratunkową i dostarczanie pomocy utrudnia zimowa pogoda. We wtorek polscy strażacy z grupy Husar wydobyli z gruzowiska pierwszego człowieka. Dokonali tego wspólnie z tureckimi ratownikami. 76 polskich ratowników wzięło ze sobą sprzęt do stabilizacji budynków, geofony, a także narzędzia poszukiwawcze i wyszkolonych czworonogów. Psy mają na swoim koncie już wiele sukcesów. By nie korzystać z zasobów tureckich, wzięli ze sobą zaopatrzenie. Na 7 dni jesteśmy całkowicie samowystarczalni. Do tego namioty, śpiwory, koce, aby przetrwać mroźne noce. Nasi ratownicy są wystarczająco doświadczeni, wystarczająco zmotywowani, żeby działać jak najlepiej, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygady Andrzej Bartkowiak. W 10 prowincjach dotkniętych kataklizmem na 3 miesiące wprowadzono we wtorek stan wyjątkowy. Pozwoli to na szybkie podejmowanie uchwał, co ułatwi i przyspieszy akcje ratunkowe. W akcję ratunkową na ogromną skalę zaangażowanych jest blisko 54 tysiące osób. Na prośbę Ankary Komisja Europejska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności cywilnej. Z pomocą ruszyło 19 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska. Większość mieszkańców regionu dotkniętego niszczycielskim trzęsieniem ziemi spędziła noc na ulicach, w samochodach i meczetach. Wielu w ogóle nie ma do czego wracać. W Gaziantep i Kahramanmaraz z powierzchni ziemi zniknęły całe dzielnice. Po trzęsieniu ziemi nie milkną pytania, czy tragedia musiała pochłonąć tyle ofiar. Zachodnie sankcje zbierają żniwo. Gospodarka Rosji bez płynności finansowej. Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie rosyjskiego resortu finansów, kraj boryka się z ogromnym deficytem, który w styczniu 2023 roku wyniósł około 24 miliardy dolarów. Z kolei wpływy wynoszące około 19,3 miliarda dolarów spadły o 35% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadły także przychody z ropy i gazu. Obecny poziom sprzedaży wynosi 6 miliardów dolarów, co oznacza, że jest niższy o 46% względem analogicznego okresu z ubiegłego roku.
Ministerstwo Finansów wiąże to przede wszystkim z obniżeniem notowań ropy marki Urals oraz zmniejszeniem eksportu gazu ziemnego. O 28% spadły także dochody spoza sektora surowców. Jak wynika z opublikowanych danych, głównie za sprawą obniżenia krajowego podatku VAT i podatku dochodowego. Wzrosły natomiast wydatki Rosji, przekraczając wskaźnik z tego samego okresu ubiegłego roku o 59%. Analitycy wskazują, że niewątpliwy wpływ na rosyjską gospodarkę mają zachodnie sankcje, a w najbliższych miesiącach rosyjską budżetówkę czekają mocne cięcia. Ramzan Kadyrow grozi Polsce. Twierdzi, że jest następna po Ukrainie. W poniedziałek przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow po raz kolejny zagroził Polsce. Zakładając z góry zwycięstwo Rosji, wskazał, który kraj po Ukrainie będzie następny w kolejce. Ponadto stwierdził, że Polska, pomagając Ukrainie, zostanie z niczym i będzie błagać o broń z USA. W ramach wsparcia Ukrainy Warszawa zdołała wyczerpać własne zasoby wojskowe, a teraz jest zdezorientowana. A co, jeśli po pomyślnym zakończeniu operacji specjalnej Rosja będzie denazyfikować i demilitaryzować następny kraj? Przecież po Ukrainie na mapie jest Polska, oznajmił Kadyrow. Czeczeński przywódca prawdopodobnie nawiązał do amerykańskiej broni, która trafi do Polski, by zastąpić sprzęt przekazany Ukrainie. Tym samym Kadyrow odniósł się do słów szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza, który oznajmił: my oczywiście wspieramy Ukrainę w obronie jej suwerenności i tak naprawdę obronie całego regionu. Dla nas kluczowe jest jednak to, żeby Polska była bezpieczna, a tak będzie, gdy ten sprzęt znajdzie się tutaj, powiedział Przydacz. Co więcej, Kadyrow ocenił, że obecna bardzo skomplikowana sytuacja polityczna w Polsce potrzebuje referendum. W lipcu odbędzie się doroczny Marsz Autonomii Śląska, który za każdym razem przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Dla mnie ten region Polski zasłużył sobie na szczególny status niepodległego kraju i pilnie potrzebne jest tam referendum, podczas którego Rosja może udzielić pomocy organizacyjnej, stwierdził Kadyrow. Prawdopodobnie próbował uderzyć w premiera Morawieckiego, który w rozmowie z francuską telewizją nazwał Czeczenię więźniem Rosji. Te części Rosji mogłyby zostać wyzwolone, jak na przykład Czeczenia mogą się uniezależnić. Walczyli o wolność od wieków i walczą o nią z wielkim zapałem od dziesięcioleci. Myślę, że to terytorium zasługuje na niepodległość, powiedział wówczas Morawiecki. Warto wspomnieć, że po trwającej 10 lat II wojnie czeczeńskiej Rosja dała Kadyrowowi dużą autonomię i przekazała ogromne sumy pieniędzy na odbudowę Czeczenii. Ta z kolei wysłała przeciwko Ukrainie 12 tysięcy swoich bojowników. Kadyrow mówi także o satanizmie, z którym należy walczyć w całej Europie, a w szczególności na terenie Polski. Słowami "proście Polacy, proście swoich panów" zakończył swój monolog. Szwedzkie media sugerują, że o akcesję kraju do NATO będzie teraz łatwiej. Wydarzenia związane z kataklizmem, jaki nawiedził Turcję, wywołały medialną dyskusję odnośnie możliwej zmiany twardej polityki prezydenta Erdogana wobec tego kraju. Szwedzkie media podały, że trzęsienia ziemi w Turcji mogą ułatwić akcesję Szwecji do NATO i wpłynąć na kampanię wyborczą w tym kraju. Twierdzą bowiem, że prezydent zamiast blokować Sztokholm skupi się na sprawach kraju dotkniętego wielką tragedią. Prawdziwym problemem są skutki trzęsienia ziemi, a nie kłótnia ze Szwecją. Erdogan ma inne sprawy niż palenie Koranu w Sztokholmie, zauważa szwedzki dziennik Aftonbladet. Z kolei inny dziennik napisał: gdy zagrożenie przychodzi z natury, a nie ze strony kurdyjskich organizacji terrorystycznych, prezydent Turcji musi trzymać język za zębami. Szwedzki rząd wysłał do Turcji pomoc humanitarną, namioty i tymczasowe mieszkania. Pomoc ma trafić także do Syrii. Szwedzka pomoc przyczyni się do poprawy stosunków z Turcją. Możemy pokazać, że Szwecja nie pasuje do obrazu przedstawianego przez propagandę na Bliskim Wschodzie, podał dziennik. Naukowiec z Niderlandów przestrzegł przed kataklizmem na Twitterze. Geolog z Solar System Geometry Survey już 2 dni przed tragedią w Turcji i Syrii przewidział trzęsienie ziemi. Wcześniej czy później nastąpi trzęsienie ziemi o sile około 7,5 w skali Richtera w tym regionie, ostrzegał Hoherbeitz w piątek po południu, publikując informację na Twitterze. Co więcej, stworzył mapę, na której zaznaczył miejsce i siłę wstrząsów. Przypuszczenia geologa okazały się bardzo bliskie prawdy, pomylił się jedynie o kilkadziesiąt kilometrów. Jego wpis wyświetlono już ponad 30 milionów razy. Z kolei kilka dni wcześniej Hoherbeitz opublikował także nagranie, w którym alarmował o dużej aktywności sejsmicznej.
Przewidział wówczas, że między 4 a 6 lutym mieszkańcy środkowej Turcji powinni spodziewać się mocnych wstrząsów wtórnych. Zdaniem holenderskiego naukowca wstrząsów o tak wielkiej sile nie było w tym regionie od blisko 1500 lat, a w przeszłości miały miejsce w 115 oraz 526 roku. W całej Rosji trwa naprawa schronów przeciwbombowych. W różnych regionach Rosji trwają prace nad wzmocnieniem systemu obrony cywilnej. Od kilku miesięcy lokalne władze prowadzą inspekcje i naprawy bunkrów oraz kontrolę piwnic i pomieszczeń nadających się na schrony, pisze rosyjska gazeta The Moscow Times. Źródło zwraca uwagę na dużą ilość zapytań ofertowych dotyczących modernizacji schronów zamieszczanych przez rząd na oficjalnym portalu przetargowym. W grudniu w obwodzie moskiewskim zakończono przygotowywanie schronów dla 15 milionów ludzi. To 2 razy więcej niż populacja regionu, która szacowana jest na około 7,5 miliona. Gazeta wskazuje, że większość schronów przeciwbombowych od upadku ZSRR znajduje się w bardzo złym stanie. Inspekcje i naprawy rozpoczęły się zaraz po zaatakowaniu Ukrainy, a w ostatnim czasie miały się nasilić. Na ten cel, jak podaje portal, przeznaczane są setki milionów rubli, wskazując, że jest to kolejny przejaw militaryzacji rosyjskiego społeczeństwa. Skazańcy wykorzystali okazję i ruszyli w drogę ku wolności. Trzęsienie ziemi umożliwiło ucieczkę więźniów z zakładu karnego w Syrii. Do zdarzenia doszło niecałe 100 km od epicentrum. Wstrząsy osłabiły bramy i ściany budynku, torując drogę do wolności bojownikom podejrzanym o walkę na rzecz państwa islamskiego. W pobliżu granicy z Turcją w północno-zachodniej Syrii przebywa około 2000 więźniów, w tym blisko 1,3 tysiąca podejrzanych o walkę dla tzw. państwa islamskiego. Po trzęsieniu ziemi, które dotknęło Rajo, więźniowie rozpoczęli bunt i przejęli kontrolę nad częścią więzienia. Około 20 więźniów uciekło, poinformowała francuska agencja prasowa, opierając się na anonimowych źródłach. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!